Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Dzisiaj jedna z moich ulubionych Ewangelii. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie fragmenty Pisma Świętego, które bardziej lub mniej lubi. Powiem bardzo szczerze, że dzisiejszy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza jest tym, który bardzo lubię. Przypowieść o zabłąkanej owcy. Dużo bardziej ona stała się dla mnie jasna po mojej pierwszej wizycie w Ziemi Świętej, kiedy jadąc autokarem z Jerozolimy do, nad Morze Martwe, właśnie gdzieś na tych wzgórzach widziałem pasterza, który idzie i prowadzi za sobą stado owiec. 99 owiec jest grzecznych, miłych, dobrych, sympatycznych, nie gubią się, słuchają głosu pasterza i idą za nim. I ta jedna, powiedzielibyśmy naszym językiem, czarna owca gdzieś się zabłąkała. Czy nie lepiej bronić tych 99? Nie lepiej ochraniać całe stado, stwierdziwszy, że jak ta czarna owca poszła gdzieś, to i sprawa niech sobie idzie. Ale nie tak działa dobry pasterz. Dobry pasterz zostawia te 99, wierząc, że nic im się nie stanie, bo są grzeczne, nie uciekną nigdzie, poczekają. I idzie szukać tej zgubionej czarnej owcy. I dzisiaj e, e, chciałbym powiedzieć e, to może dziwnie zabrzmi, ale chciałbym tak powiedzieć: dzięki Ci Panie Boże i chwała Tobie, że jesteś dobrym pasterzem i że szukasz tej jednej zagubionej czarnej owcy. Myślę, że każdy z nas, może dzisiaj e, samemu sobie powiedzieć, ile razy zdążyłem w życiu być tą zagubioną czarnołowcą? Ile razy uważałem, że wiem lepiej, umiem mądrzej i gdzieś tam po swojemu zrobię i będzie fantastycznie. Jak dobrze, że Pan Bóg nie spisał nikogo z nas na straty. Jak dobrze, że wblew, wbrew e, współczesnej ekonomicznej logice zostawił te 99 miłych, grzecznych i sympatycznych owiec po to, żeby pójść poszukać mnie, czarnej, zagubionej, głupiej owce. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to.